wykładem będzie wykład pana Pruskowskiego w sekcji miłośników geografii, historii i podwyspów. Będzie to temat motoryzacja, historia motoryzacji na Śląsku Cieszyńskim. Witamy pana bardzo i wszystkich uczestników. Zacznę od 1815 roku, od znanego, a w zasadzie nieznanego, Józefa Bożka, który tu w Cieszynie się uczył u księdza Szercznika, natomiast zbudował pierwszy samochód i taksówka, bo to była taksówka jednocześnie, na kontynencie europejskim. Przypisali sobie Czesi tego człowieka. Natomiast po mojej pierwszej, po tym drugiej książce już trochę spasowali, już mówią o Śląsku, nie mówią jeszcze gdzie, nie mówią jak, dlatego to jest taki dla mnie też między innymi konik. Ale mało kto wie, co tu było robione. Pierwsze motocykle w PRL-u, będziemy o tym mówić, pierwsze samochody, budowa przez złotników swoich samochodów, przez szewca, który też pokaże, tak, tak, to jest tego dość dużo. Także, no, będzie ciekawie. Bożek zostawił w Cieszynie to, co my wiemy, 20 parę egzemplarzy, modeli małych, takich 15-20 centymetrów, z artykułu, który ostatnio jego rodzina mi dostarczyła, z 1838 roku, zostawił 49. Ale w okresie międzywojennym wszystko znikło. To znaczy, to powiem tak, my mamy wysoką kulturę, ale nie techniczną. Książki inkubały tutaj w księżnicy są z XV wieku, który Szercznik zachował. Zachował te modele, ale one nie przetrwały. No bo cóż tam, modele drewniane, jakieś tam katapulty, nie katapulty. Zgniło po prostu. Także to jest przykrość. Ale Praga ma. No więc widać tą technikę tam i podejście do tej kultury, że my pamiętamy okres PRL, jak myśmy chodzili na Czechy po wszelkiego rodzaju pasty, niepasty i tak dalej, bo oni już mieli do karoserii samochodu. My tego nie, dopiero my teraz mamy. No, to jest dużo opowiadania. Ja napisałem ponad 20 książek i ponad 45 artykułów, takich po 20-40 stron, na różnych, że tak powiem, uczelniach technicznych to publikowałem. Starałem się zrobić 3 doktoraty, więc ta wiedza między innymi na temat Bożka i rzemiosła, no jakaś tam jest.